Siemaneczko, towarzysi. Mamy następnego pacjenta. Nie wiem, co to jest za marka. A może to będzie marka tylko... marka zbiornika. Tu jest... plakietka. Oryginał. A, to Piaggio jest. Proszę bardzo. Prestiż. 100%, kurwa, zajebista maszyna. Co my tu widzimy? Tasiemka. O, co? Co tam się dzieje? O. Skurwysyn. Skarpeta. A brakowało mi do pary czarnej. Ale brudna już. Kurwa, jakie kolanko. Skurwysyny. Proszę spojrzeć dalej. Tutaj jest git. Filtra powietrza to nie dajemy, bo po co? Ale to jest system S-RAT, znany z Suzuki. To jest doładowany silnik. Tu jest zbiornik kondensacyjny, oparty o najnowsze technologie łączenia plastiku z aluminium. Tu, w tym miejscu, o, dostępność odkręcenia jest natychmiastowa. Odkręćmy sobie to. Tu, du, 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 du. Okej, połóżmy śrubkę może tu. O, kurwa. Dlaczego? Dlaczego? Co tu się kurwa dzieje? Turbo doładowanie zostało troszeczkę stłumione. Kurwy syn. Z takiego chochli takiej na taką rurkę. Silnik nie miał doładowania. Klient zgłasza mało mocy. Myślę, że to jest nieudany tuning. Tutaj to jest tuning postaci trochę taśmy i wężyka. Zrezygnował klient całkowicie z filtra powietrza. Był to tak zwany motor wyścigowy. Widzimy tutaj labiryntowe przejście paliwa. Ono zanim tu przejdzie do silnika się zagrzewa. Dodaje dodatkowo jakieś kilowaty. Tutaj o, rusza się. Tutaj o, 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 tu kurwa, o. Tutaj jest następny system odpowietrzania. Widzimy fajkę tuningową, to jest NGK na opaskę. Kurwa. Ja nie wiem, czy dam radę tę technologię ogarnąć. Może nie, masz jeszcze 17 lat. Za dobry ten motor jest. No dobra. Zabierajmy się za ściąganie cylinderka, gdyż to mówi nam dużo o użytkowniku. Ściągamy cylinderek, patrzymy wał. I jeśli... o! O, proszę, jaki twardy. O, tak, olej. O, gdzie szedł? O, tu. Tu poszedł olej. Tam nic. A, kurwa. Mamy cię. No dobra, towarzysi. Zapierdalamy dalej. Elo, cześć. A poza tym dajcie znać, jak nagrywa moja nowa kamera. Myślę, że jebitnie fajnie. Mnie wystarczy. Nie wiem, jak wam.